Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagrajmy w The Saboteur. Generalnie, jak widzicie, jestem w Paryżu z powrotem, nie w Hawrze. Z racji tego, że kiedy odpaliłem grę to i wczytałem nasz zapis, no to pokazała mi się cutscenka, której niestety nie zdążyłem po prostu nagrać, ale tam za dużo się nie działo, generalnie tylko Weronik się nas pytała, gdzie my byliśmy. Tam powiedzieliśmy, no, że w Hawrze, ale już tutaj wracam i w zasadzie tyle, za wiele się w tej scence nie działo. Chciałem generalnie jeszcze w tym odcinku kontynuować wątek poboczny związany z Wilcoxem, ale ten, który rozpoczęliśmy sobie poprzednio, ale zwróćcie uwagę, że ta misja jest na drugim końcu mapy dosłownie. Zanim ja bym tam dojechał, to naprawdę sporo czasu by minęło i stwierdziłem, że skoro już gra mnie zrespiła tutaj w Paryżu, w centrum, w tej rzeźni, no to stwierdziłem, że będziemy kontynuować sobie wątek główny i pogadamy teraz z Luke'em. Enjoying the spoils of war, are we? Struggle must be going well. The resistance grows stronger every day. Last night we were contacted by another cell on the west side of the city. They want to join us. You trust these people? Not yet. But we cannot pass up the chance to forge an alliance. Actually, I was hoping you would look into it for me. I can see you're busy here. To reach the Western District, one must pass through security checkpoints. My face is well known to the Nazis. Veronique offered to go in my place. I'm sure she did, but I'll go just the same. I'll need transit papers. Santos can get forged travel documents. I'm sure you can work something out. Tell Veronique I'll take a rain check on that drink. No dobrze, aha, i widzę, że jako ta misja się nie rozpoczęła, tylko mieliśmy taką tutaj scenkę, powiedzmy, wstępną, nie jest to misja. No dobra, czyli tak, będziemy musieli przejechać przez różne punkty kontrolne. I widzę, że odpaliły nam się dwie misje w tym momencie na mapie. Zaraz zobaczymy, gdzie one w ogóle są, bo może się okazać, że one też są gdzieś na drugim końcu miasta w ogóle. Albo i na drugim końcu mapy, ale nie, widzę, że one są tutaj, dobra. No dobra. Okej, tego Wilcoxa na razie zostawimy w spokoju. Jak jesteśmy tutaj, to już zajmiemy się tymi naszymi sprawami w Paryżu, w centrum. Dobra. To teraz tak, przede wszystkim skoczymy sobie po furę. I myślę, że pojedziemy do tego. Właśnie pytanie, czy pojechać do Santosa, czy może do Santosa najpierw pojedziemy. Easy, jackpot. Dobra. New car, yes? Jakie tam new car, ja chcę moje domi. O kurde, co, ono zmieniło kolor, ale fajnie. Dobra, tylko moment. Bo skoro ja chcę do Santosa pojechać, to chyba źle oznaczyłem tą cel na mapie dokładnie. Santos jest tutaj. Dobra, no i okej. A z Weronik to może pogadamy ewentualnie później. Chociaż nie, no bo Sean mówił, że on pojedzie zamiast Weronik tam, żeby ogarniać sojusze z innym ruchem oporu. Dobra, na razie to może pojedziemy faktycznie do Santosa, ogarnimy te dokumenty. A później się zobaczy. Bardzo ładny mamy kolorek tego auta. Taki granat połączony z szarym, takim w sumie srebrnym bardziej. Ładnie, ładnie wygląda, ładne połączenie. Nie mam pojęcia, czemu to auto zostało właściwie przemalowane, ale okej. Może, nie wiem, naszemu ziomeczkowi mechanikowi się nudziło i stwierdził, że a przemaluje mu to auto, niech ma. Czemu nie? Niech się popisze nową furą, znaczy nowym lakierem. Dobra, i Santos jest już w tym miejscu. Dobra. A mówię, jeśli chodzi o te misje poboczne dla Wilcoxa, no to no, jak będziemy po prostu mieć okazję, to wtedy będziemy je kontynuować. Czy ja mam jakieś porządne bronie? Mam, dobra, okej. Dios mio, it's Lazarus, back from the dead. My friends in Laura told me about your little balloon adventure. You must be part bird or part fish to be standing here talking to me now. What about me, Irish luck? No one's that lucky. My friends tell me you can get forged travel papers. Ah, I see, the hero of Ilette still has you running his errands, eh? Why not pick up his laundry while you're at it? Oh, that's fucking funny. You're gonna be picking up your own teeth in about 10 seconds. Tranquilo. Luke mentioned that you might be stopping by. Your papers have been prepared. Quality workmanship. Not cheap. Put it on Luke's tab. You Irish have a brilliant sense of humor. I'm running a business here. You want to talk to me? Talk business. Oh, for fuck's sake, Santos. Just tell me what you want. Ah,
That is more like it. You see, I cannot tolerate competition. Why would the crowd soldiers buy cigarettes and booze from me when they could get them cheaper from the army? Maybe you should try dressing up in a clown suit, hand out free balloons with every pack of smokes. Maybe I should hire a badass Irishman to blow up the German supply trucks. That'll work too. A German supply convoy stopped to make repairs not far from here. The trucks are, as you say, sitting ducks. I'll handle it. And you'll have those papers ready when the job's done. Claro que sí. I'll see you soon. No dobrze, oj, widzę, że już mamy akt drugi, szept lub ryk. No dobra, okej. Okay. To w takim razie pojedźmy do tego konwoju, no i powysadzajmy sobie, poróbmy trochę bum bum. Bomby, nie? Dobra, dawaj tym driftowozem. Nie no, ten Domino to serio, to jest strasznie uniwersalny pojazd. On się nadaje do szybkiej jazdy, do driftów, do ucieczki. Jeszcze mu tylko wieżyczki brakuje na dachu, byłoby idealnie. O kurde. Dobra, spokojnie wyrobiłem, dobrze jest. Fioletowy znacznik mi nie zniknął, ale dobra, trudno. Swoją drogą śmiesznie, że te znaczniki, w sensie te żółte trasy i fioletowe, one mają taki sam kolor jak w tym. Czym? W GTA 5. Oho, co się dzieje? There's a lot of spare fuel lying about. With a disguise and some explosives, I could light the whole place up. There's more than one way to skin a cat. Okej, faktycznie, mamy kilka sposobów, żeby ogarnąć to. Zniszcz ciężarówkę dostawczą 0 na 3, no dobra. Ja sobie może podjadę przede wszystkim kawałek bliżej. I czekajcie, bo właśnie wolałbym chyba, wiecie co, rozwalić to z tego działka. Wydaje mi się, że to by było o wiele ciekawsze niż tam skradanie się. No dobra, tylko teraz tak, gdzie jest to działko konkretnie? W tym miejscu. Muszę uważać, żeby mnie nikt nie zauważył podczas wspinaczki ewentualnej. Jak zaczną mnie widzieć, to po prostu zrezygnuję ze wspinania, chociaż dobra, tutaj powinien być spokój. Dobra, dawaj, Sean, lecimy, byleby nas nikt nie zauważył i zaraz sobie trochę postrzelamy. Co my się tam będziemy wpierdzielać w jakimś przebraniu, jak jakiś, nie wiem, ancymony, jak jakiś matoł. Rozwalimy z karabinu wszystko. Będzie prościej, szybciej, efektowniej, efektywniej, skuteczniej i tak dalej. Dobra, tylko tak, tego szkopa trzeba będzie ubić na pewno. Au! Dobra, trochę drewniany to był skok z mojej strony. Dobra, tu się podkradę. Tylko nie odwracaj się, stary, proszę. No i dobra, baja. Tu sobie zbiorę ammo przy okazji. Jak to się obsadza? To mi się podoba. To mi się podoba. Bęg. No i dobra, git. Nice. Dobrze, to teraz przydałoby się uciec. Mogę stąd jakoś sensownie zejść. Teoretycznie tędy. Czekajcie, tu możemy po kablu sobie pojechać. Nie, Sean, miałeś mi chwycić kabel. O, właśnie. No dobra, to nie wyszło najlepiej. Te skoki są troszeczkę drewniane, muszę przyznać. Dobra, jak tu teraz uciec, bo tu niestety mamy jednego Niemca. On mnie na pewno zauważy. Czekajcie, może ewentualnie... Jakbym mu szybko łeb odstrzelił? Nie, niestety nie. Najchętniej tym naszym Domino uciekł, ale za bardzo nie widzę tego naszego auta. Ale dobra, może pobiegniemy sobie tu z buta po prostu. Jak zrobię to w miarę szybko, to nikt nie powinien mnie zauważyć i misja się raczej zakończy. Powodzeniem. No dokładnie, dobra, udało się. No i super, misja wykonana. Dobra, najlepiej to tak było zrobić, a nie tam kurde, jakoś skradać się. Dobra, tam stoi nasze Domino chyba. Nie, to nie jest nasze Domino. Czemu ty żeś broń na mnie wyjął? Co to było? Ja nic nie zrobiłem. Wcale sekundę temu nie wysadziłem wam wszystkiego. Absolutnie, to nie ja. O, stoi nasze Domino, dobra. Ja tego auta nie zmieniam. To jest nasza fura i mnie to nie interesuje. Chociaż jest to też ciekawe, że można sobie właśnie dawać auta różne do garażu. Trochę jak w Mafii 2 z kolei. Chociaż fakt, że Mafia 2 wyszła no, 2 lata później od The Saboteur. No bo Saboteur ukazał się w 2009, Mafia 2 w 2011, o ile mnie pamięć nie myli.
Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ale też z tego co... Czekajcie, czy ja dobrze pamiętam, że w Mafii 1 też się dało auta do garażu dostarczać, bo właśnie chyba tak. Tylko to było jakoś tak, że... Jak miał ten mechanik w Mafii 1? Luka? On miał Luka chyba. On nas uczył, pamiętam, jak otwierać właśnie zamki w każdym z samochodów nowych. Bo za każdym razem na nowy dzień dostawaliśmy właśnie nowe auto. Dobra, no to pogadajmy po raz kolejny z Santosem. Your competition has been royally banjaxed. Those supply trucks shan't trouble you again. All is fair in business as well as war, no? To be honest, sometimes I cannot tell the difference. I'll have those papers now. Ah yes, the papers. I'm afraid we have a very tiny problem there. It's a trivial matter. A small additional payment should cover it. What's this bollocks? We had a deal. Yes, of course. However, the price of forged papers has gone up. I blame it on the bad economy. Too many rules, too many soldiers with guns. How do they expect an honest man to make a living in this city? I'm just about at the end of my rope, Santos. Tell me how much it'll cost to get those papers. If I don't like the number, they're gonna be fishing you out of the river with a fucking boat hook. Ay, ay, ay. Just bring me the money. Then go get yourself laid, Irishman. It's not healthy walking around with all that pent-up aggression. Uwielbiam temperament tego. Temperament Shona. Potrzebujesz 250 kontrabandy. Ue, tyle to my mamy. That wasn't so hard, was it? Here are your new travel papers. Just show them to the guards at the Nazi checkpoint. These had better be the real McCoy. Why would I want to get you killed, Irishman? You are my best customer! No powiedzmy, że ci wierzę. Do Paryża dostarczono nowe potężniejsze bronie. O, okej, okay, to możemy zobaczyć. Przy okazji, jak już stoję koło handlarza bronią. Ten przedmiot zostanie blokowany, gdy zdobędziesz bonus wojna na terror. Okej, okay, czyli jeszcze musimy poczekać. Ten pistolet podejrzewam byłby spoko. Tak z drugiej strony, czy mi ten pistolet z tłumikiem jest potrzebny, bo ja go w ogóle nie używam. A w sumie taka pukawka byłaby też spoko. To mi MG, o kurde, to Migana mamy. Ale on bardzo dużo kosztuje. Powiem wam, że nie chcę też zbytnio wydawać. O, Panzerfaust. No jest tylko, że tu się nazywa Siegfaust MK2, okej. Bo to w sumie bronie chyba też mają inne nazwy, prawda? Bo pewnie nie dostali licencji, no nie? Dobra. Tak zakładam przynajmniej. No dobrze. To co, możemy w takim razie sobie na kolejną misję pojechać. A w sumie kolejna misja jest bardzo bliziutko, bo jest tuż koło nas. Tak naprawdę w tym miejscu. Chyba, że nie wiem, coś dalej jeszcze. Tu mamy jakąś misję MA, ale nie wiem do końca kto to. To chyba ten nasz nowy sojusznik. Ale tam na razie się nie będziemy udawać. To misję dla Wilcoxa bardzo bym chciał wykonać poboczną, ale to mówię, to ja bym musiał cały Paryż objechać. W sensie całą mapę, żeby do niego dotrzeć. To by nam trochę zajęło, a niestety, no akurat... powiedzmy, że na nagranie tego odcinka mam czas tak na styk wyliczony, bo muszę się czymś zająć. Podoba mi się ten widok zawsze jak wchodzimy, że wita nas taka prawda piękna... No wiecie co. Dobra. Teraz tak, gdzie ja się muszę udać? No kto tak na dworze gazuje mi pod blokiem, no? Jestem ciekaw w sumie, czy ten mikrofon to wychwytuje. Bo stary mikrofon mi to wychwytywał od razu. A, bo my dla Witora mamy tą misję, nie dla Weronik. Dobra, pomyliło mi się. To niepotrzebnie tu wchodziliśmy w sumie. Dobra, co ten Witor od nas chce? Pogadajmy. When I heard you were back, I prayed that this vendetta of yours was finished. Your eyes tell me it is not. Dirk is still breathing. So what? Would you trade your own life for his? Aye, gladly. Then you are a fool. Only grave diggers profit from such madness. Jules is owed a debt. I'd see it paid in full. This isn't about Jules. Have you forgotten why you had to flee Ireland in the night? Have you forgotten what happened to your father? You, of all people, know the price of revenge. How much it costs the people we love. I took you into my home. Made a better life for you. You have no right to throw it away. I can't turn away now. I've made my choice. I'm sorry, Vittori. You'll have to live with that. Aha, czyli to była tylko taka pogadanka. No trochę szkoda mi Vittora, w sumie dobrze mówi, no. No dobra. No to co, myślę, że możemy w takim razie pojechać na kolejną misję. Dobra. Teraz tak. Jakie kocham to radyjko w tej grze, to naprawdę... Musa takiego klimatu nadaje. Dobra, teraz tak, gdzie mamy kolejną misję? Widzę, że w tym lasku bolońskim, dobra.
No w Hawrze jest... Kurde, żałuję strasznie, że w tej grze nie ma szybkiej podróży, no. To by się tak przydało. No dobrze, to oznaczmy sobie tutaj cel. No i pojedziemy w takim razie w nowe rejony. A tego Wilcoxa zostawimy, zajmiemy się tym po prostu kiedy indziej. Myślę, że w Hawrze jeszcze pewnie będziemy bywać, tak zakładam. Okej, okay, tutaj będę musiał faktycznie, mamy checkpointa. No dobra. No i co? Mam nadzieję, że papiery od Santosa zadziałają. Okej, okay, przepuścił nas, no dobra. No i okej, czyli teraz rozumiem, że dzięki tym papierom Santosa będziemy mogli sobie w miarę swobodnie po Paryżu podróżować. No dobra. Bo tu niestety, ale właśnie mamy tą okupowaną dzielnicę. Więc tutaj te checkpointy i inne takie, no to troszeczkę tego jest. Niemcy są tu o wiele bardziej czujni. Ale to jest klimacik, ja pierniczę, naprawdę, że się czasami nie chcę w ogóle odzywać, bo... Cudownie się jeździ po tej mapie. Muszę przyznać, że ja strasznie lubię taki klimat właśnie, ten jazz, lata 40, 50, coś takiego. Mniej więcej takie czasy. Zawsze bardzo lubiłem, czy to filmy, czy gry. Właśnie z... taką i z takim czasem akcji. No dobra, jesteśmy na miejscu. Tylko gdzie jest ta misja? W zasadzie. To jest chyba tutaj, tak? Muszę tutaj wejść. Nie wiem, coś mi się pokazywało, że tu, ale... Gdzie ja muszę się tu dostać? Czekajcie. Podejrzewam, że ten krzyż mi pokazuje, no właśnie, wejście. Okej, witam serdecznie. No i dobra, dzień dobry. Ale wy tu fajną jaskinię macie, panowie. Ładnie, ładnie się urządziliście. Chciałbym taką w Minecrafcie jaskinię, powiem, że nie. Dobra. I z kim my tu mamy pogadać? Okej, okay, Margot. No dobra, pogadajmy. I'm here to deliver a message from Luke. Save your breath. I don't know you from Adam and I won't discuss business with strangers. For all I know, you could be talking to the Gestapo. No. But I'm sure they'd love to have a chat with me. If you want to deal with us, you'll first have to prove you can be trusted. All right then. What'll it take to convince your people that Luke and I are on the level? Excuse me, young man. Is that how you address a lady? I don't believe I caught your name. Aye, Sean Devlin. Begging your pardon, ma'am. And I am the Lady Margot Bonheur. I've heard of you, Irishman. Tell me, are these stories true? I suppose that depends on who's talking. The Germans are talking, Monsieur Devlin. The local authorities have taken a great interest in your activities. How would you know that? One of my people placed wiretaps on the phones at the local Gestapo headquarters. Must be a clever chap. Indeed. Josef Breumann is one of our most valuable agents. Last night he was arrested. I fear he will not hold out long under questioning. He is not a brave man. What if I were to make other arrangements for this man, Breumann? Would that settle your doubts as to me and my friends? Yes, but it won't be easy. Breumann is being held under close watch. You may need to create a distraction, explosives perhaps. Aye, or a disguise. Yes, in the right uniform, you could walk yourself right out of the detention. But if the guards suspect an escape, they will kill you both. Don't you worry, ma'am. I'll bring your boy home in one piece. No dobra, ucieczka z więzienia. To może być ciekawa misja. Zbierz się do terenu więzienia. No dobra, gdzie to było wyjście w tą stronę? No dobrze, no zakładam, że raczej nie będziemy używać wybuchów. To mi się też właśnie podoba, nie wspomniałem o tym, że misję można przejść na kilka sposobów. To jest tak dobre, naprawdę, bo dzięki temu gra się w ogóle nie nudzi. Dobra, zbierz się do terenu więzienia. Gdzie jest nasze domino? Dobra, tutaj, dawaj to auto. Proszę wsiadać i jedziemy. Dobra, zawrócimy sobie. O, sorry, wam płot trochę uszkodziłem, a to nieważne. Naprawijcie sobie. Jak tu nie macie nic do roboty, ten cieć przed bramą pewnie tylko stoi całe dnie, to chociaż płot naprawi. Ale to ładnie, w sensie jak gdyby nie było jeszcze tak czarno-biało. Ja jestem ciekaw, czy faktycznie na końcu gry cały Paryż będzie właśnie kolorowy. Czy może nie dojdzie do tego? Nie wiem. Jestem strasznie ciekaw, jak ta gra się zakończy. Dobra. Wolnij Breumanna z celi. Nie ma problemu.
Tylko teraz tak, faktycznie przydałoby się nam przebranie, ale... jeśli chodzi o to przebranie właśnie... Bo była mowa, żeby w odpowiednim mundurze to zrobić. A ja nie wiem, jaki mundur jest odpowiedni. Bo podejrzewam, że to musiałbym za jakiegoś oficera robić, ewentualnie... Poczekajcie, wezmiemy się tutaj. Ja zgarnę sobie mundur z tego gościa. No i zobaczymy, gdzie to da nam wejście, chociaż też widzę, że... Na samym froncie niestety jest to żółte... ten żółte kółko. Co oznacza, że niestety, ale tam nawet jak będę... Nawet jak będę w mundurze, to mnie wykryją. O, wjeżdżaj w to. Dobra, przebierzmy się. No i dobra, i zobaczymy. Nie, Sean! Ja pierniczę, dobra, złapał się. Jak ja uwielbiam drabiny w grach. W ogóle te wieżyczki są cholernie wysokie. Czajcie, że codziennie jesteście w pracy i musicie się na to wspinać? Mi by się nie chciało. No właśnie, oni mnie tu wykryją ewidentnie. Never mind. A ja nie dam rady inaczej wejść do tego więzienia. To wiecie co, wydaje mi się, że tu będą chyba potrzebne dwie metody. Mianowicie wybuchy. Oraz jeszcze... Kurde, jak ja mam to zrobić tutaj? No chyba, że od tyłu jest jakieś wejście, ale nie wydaje mi się, to jest naprawdę bardzo dobrze strzeżone. No chyba, że od góry byśmy weszli? O, co to było? Okej, jakaś fotografia. Dobra, super. Jak to zrobić? No bo od tyłu to też raczej nie wejdę, prawda? Chociaż teoretycznie... Tu mamy trochę większe szanse się dostać, słuchajcie. No, tutaj jest na to lepszy potencjał, dobra. Tylko jak to teraz zrobić? Ej, no co jest? Kto mnie widzi? No dobra, tam nas wejście nie interesuje. Kurde, jak to zrobić teraz? Dobra, spróbujmy przejść. Może się uda. Okej, spokojnie, spokojnie. Dobra, udało się. Ale ja tu nie wejdę, prawda? No nie, no nie żartujcie, że ja tu nie wejdę. A mogę to wysadzić na przykład? Nie, nie da się tu podłożyć ładunku w ogóle. Kurde. No to mamy lipę. Niestety nie wejdę tędy. Zaraza. No to teraz pytanie, co z tym zrobić? To wiecie co, spróbujemy inaczej. Ja bym obszedł jeszcze to więzienie i zobaczył, czy jest jakaś inna taktyka na to. Bo naprawdę tylko od frontu... Bo wiecie, jeśli wejdę od frontu, no to wiadomo, że dojdzie do konfliktu, no. A może bym jednak spróbował jakoś to tutaj... po cichu ogarnąć. O, czekajcie, 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 może tędy na przykład. Wejdziemy sobie do góry. I być może od góry wejdziemy, to nie jest taki zły plan. Tylko czy to na pewno wyjdzie? Dobra, spróbujmy się wspiąć tu do góry. Kurde, Sean, wiesz co, co jak co, ale... Wspinasz to ty się cholernie drewnianie. Dawaj do góry. No dobra, mogę się tu podciągnąć czy coś? No nie za bardzo, no jedynie na boki może tak skakać, kurde. Nie wiem, a jakbym tutaj po tym gzymsie przeszedł dalej? Może gdzieś mi się uda w końcu wspiąć. Chociaż nie, no zobaczcie, to jest tak od góry. Ja pierniczę, no nie da się, no. Co z tego, że ja tu wlazłem na to rusztowanie jak... Chyba, że może bardziej w tą stronę. Ale tam to tym bardziej chyba nie przejdę. Też czuję, że to i tak się skończy totalnym rozpierdzielem. Inaczej tego nie widzę. O, o, dobra, dobra. Jednak się udało, okej. Chowaj się, chowaj się. Czekajcie, tego gościa zdejmę.
God, you fucking poofter! Ups, i ktoś to chyba usłyszał. Ten gościu. Dobra, okej, pistolet z tłumikiem oddaję, muszę przyznać. Dobrze, i mamy tamto wejście. Dobra, tych z góry muszę zdjąć, bo... Chociaż tu jeszcze mamy jednego. Poczekajcie, pozdejmujemy faktycznie tych z góry. Jak ja mam to z tobą teraz tu rozegrać? Oj, 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 niedobrze. Cicho, cicho, cicho. Proszę się zamknąć. Dobra, udało się. Nie, z tego zasięgu to nie ma szans. Pistolecik aż tak nie sięgnie. Dobra, co tu dalej zrobić? Zejdźmy sobie może. Ja cię sięgnę stąd. Teoretycznie. Może. Nie, nie wydaje mi się. Cicho. Nie, zamknij się! No, no nie, no serio. W ostatnim momencie gwizdek użył. Co za gamoń. No dobrze, to w takim razie robimy to tak. Trudno. Czego trafię? Wiem, że lepsza by była snajperka, ale nie chcę zamieniać tego MP44, bo później go nie znajdę. Dobra, leży. Tam jeszcze gościu do mnie pruje. Ale dobra, zaraz się nim zajmę. Dobra, leży. No dobrze, to chyba teren względnie czysty. Możemy sobie zejść na dół. Albo nie, tam jeszcze jest gościu. Okej, no i tyle. Dobra, zawieź Braimana z powrotem do Lasku Bolońskiego. Spoko, spoko, już to robię. Co ty krzyczysz? Proszę mi tu nie miotać ogniem. Dobra, aha, widzę, że przejście się automatycznie otworzyło, tak? No dobra. Sean, czemu ty broń schowałeś? Co to było? Co za gestapowiec? Widzieliście, to gościu się bało, nagle wyjął pistolet. Dobra, kto... A jak ty, gościu, się tam znalazłeś na górze, halo? Przecież ja cię tam unieszkodliwiłem. Dobra, potrzebujemy jakiejś fury zdecydowanie. Najlepiej to by to domino oddało. Oj, niedobrze jest. Nie, kurde. Ponów próbę. Pytanie, gdzie ja będę? No chyba was posrało. Odtąd. No ja pierdzielę, co za bullshit. Dobra, ale teraz nie będziemy... Dobra, przynajmniej teraz wiem, co zrobić. Nie no, serio, od tego momentu. Bo nie mogło być checkpointa, jak go uwolniłem. Co za shit. Oni mnie zauważą? Raczej nie. Dobra, wiem, że powinienem temu człowiekowi pomóc, ale trudno, ja tu robię ważniejsze rzeczy. No Sean, coś ty zrobił? Ja pierniczę, nie wytrzymam zaraz. Sean, możesz? Proszę cię, zachowuj się po ludzku. Dobra. Okej, no skakanie troszeczkę drewutniowate jest w tej grze, muszę przyznać. Nie działa to tak, jakbym do końca chciał. Dobra. Jesteśmy. Ta, ten już mnie w połowie wykrył. Wyjmij pistolet. Dobra. Teraz szybko na górę, no i rozwalajmy ich dalej. Zamknij się, nie używaj tego gwizdka. Dobra, ładnie. Pięknie. Ej, dobra, ten pistolet... O nie, ciało spadło. O, shit.
Nie wiem, czy oni widzą tak ciała? Chyba widzą. Chyba niedobrze. Ale dobra, to spokojnie, damy radę. Dobrze, tu... Oj, widzi mnie ktoś. Tamten mnie widzi. Dobra, leży. Okej. Trochę naboi zużyłem, ale mniejsza. No dobra, no jakiś tu progres zrobiliśmy. Ale przydałoby się zdjąć jeszcze tych gości tam z góry. Poczekajcie, to obejdę całe. Obejdę to całe i na samym końcu przebierzemy się za Niemca. To jest plan. Nie, nie, nie. Ja pierdzielę, w ostatniej chwili. Dobra. Okej, ładnie. I co teraz zrobić z tobą? Dobra, leży. No dobra, słuchajcie, mamy spokój chyba. To teraz możemy się przebrać faktycznie za Niemca. Tylko gdzie jest jakiś, tu mamy najbliżej jakiś mundur. Powiedzcie, że... Dobra, trafiłem. Jaki to był fart. Dobra, mogę się przebrać? Chyba muszę poczekać, aż ten wskaźnik mi zajdzie i dopiero wtedy. Dobra. Ale okej, pistolet z tłumikiem teraz oddał zdecydowanie. A nie, ja się nie mogę przebrać, bo go zabiłem. No tak. Zapomniałem o tym, że nie możemy takich... Nie, Sean, nie spadli. Zapomniałem, że nie mogę używać takich mundurów, które poplamiłem krwią. No faktycznie, jest to bez sensu, dobra. Czyli rozumiem, że ciebie też nie, za ciebie też się nie przebiorę. Dobra, chodź gościu. I'm innocent. I do not know anything about the resistance. Shh. Keep your trap shut and follow me if you want to live. No ciekawe, jak my stąd wyjdziemy. O cholera, jasna. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. O kurde. Nie, 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 taki był plan. Wracaj, wracaj gościu do środka. Dobra, będziemy się tu bronić. Przynajmniej na początku, jak się zrobi względnie czysto, to wtedy uciekniemy. Dobra. A nie mogę wyjść od tyłu po prostu? No nie, tam jest zamknięte. Ja pierdzielę, nie da się. Dobra, pójdziemy tędy. Innej drogi nie... Ale czemu ten gość jest na wieżyczce? A, bo ja go teraz nie ściągnąłem faktycznie. Dobra, nie było tematu. Nie, no ile tu tego szkopstwa jest? No przecież to się nie da. Kurde, gościu, nie stój tak przy mnie, bo zaraz zginiesz. Ja pierdzielę, dobra, cofaj, 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 stary, cofaj. Moment, moment, jakieś auto. Gdzie to nasze domino stało? Albo dobra, kif to domino, weźmy cokolwiek. Weźmy to. A to nie jest nasze domino przypadkiem? Chyba nie nasze, ale... A nie, to jest nasze, dobra. Nice. So what's a German like you doing working against his own side? They are not my side. Under Nazis, the blood running through my veins is a death sentence. How did you get into this game? I was studied as a radio engineer at Heidelberg. My family fled when the Nazis seized power. I ended up here. And so you joined the French resistance? It seems the only sensible thing to do. Sensible? That's rich. We are men without countries, you and I. But not men without souls, yeah? Irishman? If you say so. No cholera, tak to my nigdy nie uciekniemy, jak oni będą ciągle się respić przede mną. No bez kitu, ej, no jakie mam uciec, jak oni ciągle się respawnują mi przed twarzą? Dobra, damy radę.
Jak wyjedziemy tu... Dobra, udało się. Wpierniczyłem się w drut kolczasty, ale dobra. Nieważne. Zawieźmy go do tego lasku bolońskiego. Co to za misja była? No ale okej, no udało się. Bez jakichś tam bardzo dużych komplikacji. Gdybym faktycznie używał częściej tego pistoletu z tłumikiem, no to poszłoby nam szybciej. Dobra, jesteśmy. I okej, trochę kontrabandy dostaliśmy. No i dobra, misja wykonana. Nie było to jakieś specjalnie trudne zadanie. Mówię, jakbyśmy używali częściej tego pistoletu z tłumikiem, to byłoby na pewno lepiej. No dobra, no to co? Myślę, moi drodzy, że możemy zakończyć tutaj odcinek. Widzę, że mamy wątek poboczny u Margot, to też będę chciał sobie to wykonać. Nie wiem, co z tym Wilcoxem zrobimy właśnie, bo on niestety, ale jest bardzo daleko na mapie. Chociaż on stąd na pewno jest bliżej. No dobra, na razie go zostawimy. Liczę na to, że kiedyś tam się jeszcze udamy ewentualnie. No dobra, to co? Mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek się wam podobał. Będziemy sobie tu kończyć. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z The Saboteur. Na razie.